Ten film pokaże realizację kamiennego dywanu wokół pomnika na cmentarzu. Jest to alternatywa dla kostki brukowej, którą najczęściej stosuje się wokół pomnika. Koszty, o których będę mówił na końcu, oraz czas realizacji pokażą, że nie przekraczają znacznie kosztów kostki brukowej. Tak po kolei będzie tutaj pokazane, jak zostało to realizowane. Najpierw została ubrana ziemia, następnie uklepana i wylana wylewka. Następnie osadzałem listwę. No i dalej będę pokazywał, jak to zostało robione. Listwy do kamiennego dywanu zostały zakupione nieco inne niż powinny być, gdyż nie są to listwy typowo do listwy do dywanu kamiennego, gdyż są o wiele, wiele krótsze, w zasadzie cieńsze, natomiast koszt ich był prawie 3 razy tańszy. W związku z tym, że jest to praca na cmentarzu, postanowiłem właśnie takie osadzić. Osadzałem je na takim kleju. Nie ukrywam, że po kilku dniach trzyma to bardzo dobrze. Powinno to zadziałać. Dodam jeszcze, że żywica, która jest stosowana, poliuretanowa. Jej się dolewa 850 gram według producenta na kruszywo od 4 do 7 lub powyżej litra, jeżeli jest to kruszywo od 1 do 4. Ja stosuję 4 do 7. No i tak to wygląda. Zaczynamy. Czas na finałowy etap budowy kamiennego dywanu, ponieważ jest już zrobiona wylewka oraz osadzone listwy. Teraz ta przyjemna część, czyli mieszanie kruszywa połączone z żywicą. Za chwilę pokażę, jaką żywicę zastosowałem, gdyż tutaj w pobliżu mojego miejsca zamieszkania była tylko taka. Jest karniko, takie kruszywo. O kosztach powiem potem. Dodam tylko, że są różne filozofie mieszania kruszywa z żywicą. Jeżeli robi się jakieś elementy trudne, na przykład schody lub jakieś elementy trudnowykończeniowe, warto pamiętać o tym, że ta żywica po zmieszaniu, po pół godzinie twardnieje i ciężko jest ją już ukształtować. W związku z tym, ponieważ robiłem już schody, proszono mnie, żebym mieszał po 1/4 worka. Tutaj, ze względu na łatwość tego terenu, spróbuję zrobić to na 2 razy każdy worek. Dodam, że worek ma 25 kg, więc zrobię tak, że te trudniejsze elementy, które są cieńsze, zrobię na po pół worka. Tutaj mam taki odcinek, który zaraz pokażę, łatwiejszy, w związku z tym może spróbuję na cały worek od razu zamieszać, ewentualnie zrobię go na pół, więc w związku z tym, że mam 2 worki, powinienem pomieszać to 3, ewentualnie 4 razy. I ciekawostką jest też to, że jeden worek wystarcza na 1,5 m2 takiej wylewki, ale przy 1 cm grubości, ponieważ tutaj ta wylewka nie weszła równo, więc wziąłem 2 worki, mimo że tu jest niecałe 2,5 m2 tego kruszywa, powinno wystarczyć na 3 metry, więc jeżeli zostanie, no to zostanie. Lepiej, żeby zostało, niż by miało braknąć. Zrobię prawdopodobnie ten film w takim przyspieszonym tempie, jakby coś ważnego było w trakcie, to dam znać.
I czas powiedzieć, ile trwa tak naprawdę zrobienie takiego kamiennego dywanu. Zacznę od tego, że na początku należało wybrać troszkę ziemi, która była dosyć luźna, by następnie wylać na to wylewkę. Dodatkowo dodałem do wylewki bardzo cieniutką siatkę taką zbrojeniową. I to wszystko łącznie trwało około 4 godzin. Nie ukrywam, że pracowało nas dwóch przy tej robocie. Następny dzień zostały osadzone listwy i to była bardzo czysta, przyjemna praca. Przy pomocy kleszczy poobcinałem listwy na wymiar i osadziłem je na specjalnym kleju. I w osobny dzień najprzyjemniejsza i najczystsza robota, czyli mieszałem kamienny dywan z żywicą i następnie rozsypowałem z wiaderka, wyrównując pacą. I to wszystko łącznie trwało 6 godzin, przy czym trzeba na to liczyć 3 niezależne od siebie dni. Teraz czas na ceny. Ile to wszystko kosztuje? Dodam tylko, że podjąłem się realizacji kamiennego dywanu na cmentarzu tylko z powodu tego, gdyż pytając ludzi, którzy robią pomniki, ale również takie obwódki, pan mi powiedział, że z najtańszej kostki, najzwyklejszej, koszt jest około 600 zł na gotowo, przy czym realizacja najwcześniej na wiosnę, czyli prawie pół roku do przodu. No i to zastanowiło mnie i stwierdziłem, że może podobnie uda się zrealizować kamiennym dywanem we własnym zakresie. No więc po kolei. Kupiłem 10 worków w Castoramie. 10 worków po 25 kg wylewki. Ona ubyła bodajże po 8,90, ale w zaokrągleniu zrobiłem 100 zł. Zbrojenie. Dwie siatki, 2 na 1. Pociąłem na drobniejsze. Zrobiły się z tego prawie dwie warstwy. To było po 10 zł, łącznie 20 zł. Następnie listwy. I tutaj jest jedna rzecz. Listwy nie zostały kupione do kamiennego dywanu, ale dokładnie kupiłem listwy do kafelek. Przy czym te listwy zupełnie wystarczają, jak mi to wytłumaczono w sklepie na cmentarz, to zupełnie by wystarczyło. No i te listwy były dosyć tanie, bo kosztowały bodajże 22 zł za 2,5-metrową listwę. Przy czym jeżeli ktoś by chciał realizować to na listwach dedykowanych, to dodam, że one kosztują około 45 zł, czyli dwa razy więcej za 2,5 metra długości. Mnie razem wyszło 5 listw, także 110 zł za te listwy. Następnie kamienny dywan kupowałem w niedalekiej od siebie firmie, która tym handluje. Wziąłem w moim odczuciu ładną i jedną z droższych kruszyw Carnico. Po 90 zł jest worek 25-kilowy, wyszły dwa worki. 180 zł. Dodam tylko, że worek jest mniej więcej na 1-centymetrową grubość, wstępnie określany na 1,5 metra kwadratowego. Ja, bo to ważne, żeby wspomnieć, ja miałem do zrealizowania 2,5 metra kwadratowego i bardzo niewiele mi zostało tego kruszywa. Dwa worki kosztowały 180 zł i jeszcze do tego żywica poliuretanowa. Ważne, żeby nie stosować epoksydowej, gdyż nie jest odporna na promieniowanie. Bardzo dużo poczytałem m.in. komentarzy z YouTube'a, gdzie pokazują niektórzy użytkownicy, jak przebarwiona jest po 2-3 latach ta żywica. Dodatkowo no, nie nadaje się ponoć ona na zewnątrz. W związku z tym wziąłem tą, która teoretycznie jest droższa, bo 0,8 litra tej żywicy kosztuje 109 zł. Zaokrągliłem do 110 i wyszły dwie puszki do kamiennego dywanu. Dodam tylko, że żywice, w zależności od tego, jaką granulację kamiennego dywanu stosujemy, ja stosowałem tą granulację trochę większą, czyli od 4 do 7 mm. Jest jeszcze taka od 1 do 4, ale głównie się ją na piony stosuje. W związku z tym wyszło 0,8 litra na jeden worek i dwie te puszki tej żywicy wystarczyły.
razem 220 zł. Koszt łączny, tak jak widać, 630 zł. Uważam, że niewiele większy od kostki brukowej. Mam nadzieję, że wizualnie znacznie przewyższa to kostkę brukową, a może i wytrzymałościowo, kto wie, może uda mi się zrealizować jakiś film za 2-3 lata, jak to wygląda po tym czasie. Tak wygląda efekt końcowy kamiennego dywanu wokół pomnika.